Witam Państwa wszystkich suwalszczan i gości przyjezdnych na 11. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier 2011. Mam zaszczyt i przyjemność zamknąć tym kluczem, chociaż aż nie widzę tutaj żadnego zamka, część konkursowo 11. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Tańca Muszelki Wigier 2011 i to niniejszym czynie. Już przekręciłem. I teraz też uroczyście wszystkim oświadczam, że otwieram koncert galowy. I już stało się. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi są pani Jadwiga Tylenda, trenerka zespołu tanecznego Flexik, to jest zespół taneczny Majoretek. I w związku z tym moje pytanie. Pani Jadwigo, skąd pomysł na taki nietypowy zespół taneczny, jakimi są Majoretki w Suwałkach, no i w ogóle chyba w Polsce? W Polsce znany jest ten ruch majoretkowy na południu Polski. U nas jest od 5-6 lat, a pochodzą Majoretki z Czech. I w którym roku przyszedł ten taniec do Suwałk? Od ilu lat zajmujecie się tym tańcem? Od 5 lat trenujemy z pałeczką majoretkową, ćwiczymy i wyjeżdżamy na mistrzostwa. I to jest trudne? Owszem, trudne, ponieważ oprócz tańca dziewczęta muszą uczyć się pracy z rekwizytem, czyli z pałeczką. A jak to jest trudne, możecie Państwo przekonać się w tej chwili na własne oczy. Moim gościem jest również Wiktoria razem ze swoim zespołem. Wiktorio, powiedz mi, co nam pokażesz? Na początku zaprezentuję przekręcanie przez dwa łokcie, a następnie przez brzuch i przez palce. A potem ja zobaczę, czy mnie się to uda. Proszę bardzo, Wiktoria i zespół. A jako, że jestem starszy, teraz pozwolę sobie zrobić to tylko jedną ręką. Wiktorio, na ile oceniasz moje wyczyny? Daję, nie męczę siebie, zespół Flexik z Suwałk.
tell them girls some of wine sound sweet like a syrup. So them when the SPZ upon the syrup. Face in the top up on the personality, not tune up upon the sitting in a sub from buff up. Titting it blame those stop from bar up. Like she a literally ask man what up. Like she don't know what bad man quite tell her when me get up and launch on the squad up. Hey, just come and get it tomorrow. Ooh, I got it for you anytime. Anytime, you know I said it one, you know I said it for you many times. Many times, many, many times. Pozycja pierwsza, pozycja druga, pozycja pierwsza, plie. A moim Państwa gościem jest Ewa Mociak, która jest uczennicą Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. To się zgadza? Tak. Ewciu, czy balet przeszkadza, czy pomaga w bujaniu się bluesowym? Pomaga, bo te ruchy, które uczę się w szkole, pomagają mi do choreografii, do piosenek, które śpiewam na scenie. No i bardzo dobrze. Ewunia w tamtym roku zdobyła we Włoszech pierwsze miejsce na festiwalu Magia Italiana. Tak? Tak. Jak ci z tym powiedz? Dobrze. A w tym... Przepraszam. Bardzo się cieszę. To cudownie. A w tym roku na festiwalu Muszelki Wigier w Suwałkach zaśpiewasz? Blues bujany. Przed Państwem... Blues bujany i Ewa Mociak. Gdy jestem zmęczona, na nogach się słaniam, to lubię się wybrać na lekcję bujania. Ta lekcja bujania nie uczy kłamania. Tam bujam się sama, leciutko w kolana. To chcę poznać blues za sam. Niechaj z nami rusza. Leciutko biodra, jak jeździ w tym wsiodłach, lekko w kolanach, jak czuły liana, ryg nabijamy palcami. To jest blues, blues bujany. Lubię, gdy w chmurach bujają latawce. Lubię się pobujać luźno na huśtawce, bo w takim bujaniu a każda huśtawka pięknie czuje bluesa. Kto chce poznać bluesa, niechaj z nami rusza. Leciutko w biodrach, jak jeść w tym siodłach. Lekko w kolanach, jak Juliana, ryg nabijamy palcami. To jest blues, blues bujany. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. But I don't, tomorrow west, travel my way, take the highway, ride the best. Get your kicks on road 66. A śpiewała dla Państwa Julka Trojanowska. Ile masz lat, Julka? 11. Ile zajmujesz się już śpiewem? No, od 6 roku życia. A od jak dawna śpiewasz po angielsku? Od 2 lat. Państwo chyba nie rozpoznali, prawda? Żadnego akcentu, więc czysto zaśpiewane po amerykańsku, krótko mówiąc, nie po angielsku. Julka, w tamtym roku zdobyłaś złotą muszelkę Wigier. Skąd ty czerpiesz motywację, żeby w tym roku jeszcze występować na festiwalu? Od tej pory chodzę do szkoły muzycznej rozrywkowej w Lublinie i
motywują mnie nauczyciele i to, że zdobywam nagrody. A koledzy, powiedz mi, czy dopingują cię Julka? Może w tym roku będzie Grand Prix? Tak, oczywiście, bardzo mnie dopingują. Świetnie. A powiedz mi, jakie wyzwania jeszcze? Czy startujesz w innych festiwalach? W Polsce, za granicą? Tak, tak. Za granicą i w Polsce, tak. Nie, życzymy ci w takim razie, no co, zdobycia Grand Prix w tym roku, prawda? I do zobaczenia w przyszłym roku na festiwalu Muszelki Wigiel. Dla państwa Julka Trojanowska i Road 66. Well, if you ever plan tomorrow west, travel my way, take the highway or at the best. Get your kicks on the road 66. Well, it means from Chicago to LA. Sky of tree. I think that's California trip. Get your kicks